Cześć, czołem, witam na kanale Pewex Recycling. Szósty? Tak, za 4 miesiące będzie Mikołaj chodził, dobra. Czyli 6 sierpnia. Godzina, nie wiem, późno. Słuchajcie, tak jak obiecałem, pokażę wam. Jest, dobra, to cudownie. Wiadomo, wszyscy wiedzą, kto w branży wie, o co chodzi, a kto nie w branży, no to jak masz coś takiego, możesz mi przysłać. No cóż, zmora, 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 jeszcze raz zmora. Wiadomo, trzeba to rozebrać i wtedy dopiero do naszego skarbu się dobierzemy, nie? Jestem zły na siebie, ponieważ nie zrobiłem sobie zaopatrzenia odpowiedniego. Nie mówię tutaj o zimnych napojach wyskokowych, tylko nie kupiłem sobie tarcz. I niestety z wielkim żalem musiałem rozplombować paczuszkę z tymi tarczami, które otrzymałem od zawodowego zbieracza złomu. Także Robercie, dziękuję. Dzisiaj będzie ich dziewiczy start. No i oczywiście co? No seria, tak to u mnie wygląda, tak? Jak oni to nazywają? Bomby, agregaty, nie wiem jak jeszcze. To jest chyba od lodówki. Czy od zamrażarki? Chyba od lodówki. Teraz wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Normalnie, w normalnych warunkach, z normalnym sprzętem, nie używałbym małej szlifierki. Ale niestety moja duża ostatnio wyzionęła ducha. Więc będę szalał tą. Myślę, że da radę, nie zwalczę jej. No oczywiście co, od razu zachęcam do zrobienia popcornu przed seansem, bo pewnie będzie to długo trwało. No, szwagier oczywiście musi przyjść do pomocy. No, widzę, że jeszcze zostało trochę zawartości tego płynu, oleju czy czegoś tam w środku. Kabelki do kabelków przerobimy później. Na pewno nie będą wypalane, albo będą ostrugane, albo polecą w całości. Zobaczę jeszcze. Czyli wstępnie już sobie przygotowałem ten sprzęcik. Tylko nie podoba mi się ten olej w środku. Wiecie co? Ja to na chwilę spauzuję. Zleję sobie ten olej. Tam już widać. O, widać to tutaj. To jest ta plama oleju. O, tak będzie lepiej widać. Czyli bombka jest pełna. Zaraz wracam. No i jestem. Próbowałem rurkami puścić ten olej, ale niestety no dużo go nie ma. No ale po co mam mi tutaj paskudzić i tak mam dosyć duży bałagan. Próbowałem tymi rurkami puścić, niestety nie szło, więc zrobiłem sobie nacięcie z góry. Zaraz wam to pokażę. O, tu jest nacięcie, tamtędy ładnie wyleciało. Olej będzie zutylizowany w odpowiedniej firmie. Także spokojnie, nie pójdzie pod żadne drzewko, krzaki czy tam w ziemię. U nas w firmie mamy zbiorniki na to specjalne. Także spokojnie. Podrzucę to po prostu do firmy, wleję do zbiorniczka i będzie sprawa załatwiona. No i teraz tak. Wiadomo, jest to pospawane tutaj naokoło. Jak to najlepiej ciąć?
Ja tnę zawsze pod tą grubą krawędzią. Tutaj jest spaw. Ja zawsze tnę pod tym. Kawałek wam pokażę, potem przerwę, bo wiadomo, no ta mała szlifiereczka, ona nie pójdzie tutaj tak szybko jak duża. I zrobiłby się nie wiadomo jak długi odcinek. Przy okazji, tylko muszę znaleźć, tutaj mam, dobra. Jest. Zobaczcie, godzina 18:30 dochodzi. Poczekajcie, zobaczę sobie. Jest 18:27 na moim telefonie. Dobra. Zobaczymy, ile to mi czasu zajmie. Czyli co, startujemy. Czyli tak to u mnie wygląda. Teraz wiecie, dlaczego te tarcze tak chwaliłem. Te agregaty, dobrze wiecie, że nie mają tam byle jakiej blaszki, tylko są z takiego dosyć mocnego materiału zrobione. Zobaczysz, praktycznie tarcza nawet nie naruszona porządnie, a kawałek przeciąłem. No idzie jak burza, nie? Czyli tak, chwila pauza, ja to tam sobie dalej wytnę, żeby nie robić odcinka nie wiadomo jak długiego, bo jeszcze będzie dłuższy niż moda na sukces. Tak, to chyba był ten film, tak? Milion godzin trwał, także nie chcę was za bardzo zanudzać. Czyli na razie pauzunia, do zobaczenia za chwilę. Dobra, jest 18:31, więc 4 minuty. Zobaczcie, ile jeszcze tarczy zostało. Gdzie wszystkie inne, no to jeżeli przeżyły jedno cięcie, to było dobrze. A tu jeszcze będę mógł dalej rzeźbić tą tarczą. Ale to nie o tym, nie? Wracamy do głównego tematu dzisiaj. Voilà. Oczywiście gruby złom. Teraz będzie najzabawniejsze. Bo mamy kilka rodzajów tych pompek. To tutaj to jest taka pompka. No mam w tej chwili wkręcony telefon w... Może nie telefon, uchwyt do selfie. No i dalej już znacie historię, tak? Uchwyt do selfie wkręcony w imadło, a do uchwytu przymocowany telefon. Dobra, tu ja sobie założę rękawiczki, bo czasami można tam się skaleczyć. Tu akurat sprężyny są pod tym całym tam FIFA, RAFA tego sprzętu, plus stojan oczywiście. Są też takie, gdzie tutaj jest tak jakoś łapa zrobiona od chyba od ścianki, jak dobrze pamiętam, tego agregatu. Taka łapa idzie i tutaj się podpiera to wszystko. Także są różne metody mocowań tej pompki z tym stojanem. No akurat tu mam farta, bo bardzo fajnie udało mi się to wyciąć. Lecimy dalej oczywiście ze szlifierką. No i gotowe. Oczywiście to też pójdzie w gruby złom. Łącznie z tą blaszką, tą tutaj. Za to mnie tam nie zastrzelą. Na tym złomie oczywiście, na którym ja to oddaję. No i co my teraz mamy dalej? Tak, westchnąłem mocno, bo się trochę boję. Widzę tutaj dwa odcienie. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego pokazywać, że są
agregaty mieszane z zmieszanym uzwojeniem aluminiowo-miedzianym. Liczę na to, że tu jest wszystko miedziane. No ale dobra, zobaczymy za chwilę. Na razie sobie nie będę humoru psuł. Was też podtrzymam trochę w napięciu. Zobaczcie, jakieś tutaj imbusy, gdzie tu jest, o tu, ale ja tego nigdy nie odkręcałem, ja to zawsze robię tak, w końcu tak to u mnie wygląda. Śrubki odjechały. Nie zawsze to chce tak spaść. Czasami temu trzeba pomóc. Tutaj o dziwo to się rozjechało naprawdę mega mocno. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ten element, co tutaj tam w środku chłodzi, się tak rozsypał. No ale dobra. To do grubego złomu. To ogólnie jest żeliwo. No, ale ja to mogę wrzucić do grubego złomu. Pójdzie sobie to razem. A tutaj może młoteczkiem sobie klepnę, stuknę, zobaczę, czy to odpadnie. Jak nie odpadnie, to w złom. Jak odpadnie, no to wiadomo, będzie kawałeczek aluminium. I tego, panie, nie pomalujesz, bo to amelinium jest. Dobra. Stojan praktycznie czysty. Jeszcze tylko tutaj to trzeba cyknąć. O. Ciach. Plastyk do plastyków, gdzie jest pojemnik. Stojanów to jest cała bolączka, że jeżeli jest ciutkę za mała tarcza, to nie docina nam. Dlatego lubiłem do tego używać zawsze dużej kątówki. Kątówki, czy jak to się tam nazywa, u nas to jest flex. O. Bo nigdy nie trzeba było poprawiać. No i dobra, hura. Całe rudę, więc super. Teraz się zastanawiam, jak mam to pokazać, bo
na wyjęcie tej reszty też mam patent, bez wybijania tego. Był olej, to jest świeże dosyć, więc nie zdążyło jeszcze tutaj spuchnąć od rdzy. I muszę wymontować kijek do selfie. No i tak zrobię. Zobaczcie, tam było 5 minut mojego paplania, jakieś tam przerwy, ale dobra, zobaczymy za chwilę. Więc tak, kijek do selfie wędruje gdzieś tu. Teraz muszę tak złapać, żeby to było widać. Dobra, jest. Tu mamy stojan i madełko. Aha, coś tam spadło. Do grubego złomu, żeby tam nie drażniło. O, jest problem. Czyli delikatnie to wkręcę. Na czym polega problem? Już Wam pokażę. Po wkręceniu tego w imadło, ta blaszka, ona się cała, te wszystkie blaszki, one się wygięły, więc duże prawdopodobieństwo na to, że nam zaklinuje miedziuchę. Żeby tego uniknąć, trzeba tam troszeczkę odpuścić. No, liczę na to, że to pójdzie po mojemu dalej. Czyli szczypce ciesielskie. Łapiemy, aha, zobaczcie, ja mam poniżej imadła wkręcone, imadła tego uchwytu tutaj, ścisku, szczęk, czy jak to tam nazwać. Jeszcze muszę tutaj poćwiczyć trochę, o, zobaczcie. Celowo, zrobię sobie tutaj dźwignię na tym, no tak, teraz mam za mało rąk. Dobra, to tak, kijek w kolana. O, będzie ładnie widać. Nie, nie będzie ładnie widać. Dobra, to jakoś tak, tak, tak. O, zobaczcie. I tutaj będę robił sobie już dźwignię na tym, na tej szczęce, na tym, no, tam czymś od imadła, nie? Dobra, teraz tak, żeby tu było coś widać. Jest, jest. Kombinuję i kombinuję, no ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile to mi zajęło? 18 minut z moim paplaniem. Zobaczcie, już jest. Za chwilę wezmę palniczek albo nożyk. Sznureczki wyczyszczę i czysta miedziuszka. Akurat mam zajętą wagę. Właśnie zastanawiam, ile tego będzie. A co mi tam? Przecież jak włączę wagę, to i tak będzie zero. Sprawdźmy sobie. Gdzie jest tutaj? To jest to. To jest to. Tam nic innego nie było. Znaczy się w sensie innego, żeby jakiś inny element stojano. Tak, tą siateczkę musimy zdjąć. Odpalamy wagę. Jest zero. Kładziemy miedziuszkę. Dobra, trzeba podświetlenie dać. Zobaczcie, 85 deko. Świetnie. Dobra, podnoszę to, żeby nie było. Jest zero. Jest zero. Cyk, 85 deko. Świetnie, niezły wynik. W tej chwili chyba 30 ile? Nie pamiętam. A dzisiaj sprawdzałem ceny. No dobra. Powiedzmy, że 30 zł, tak? No, dobrze mówię, 30 zł za kilogram. 4,50 nam utną, bo brakuje 15 deko. Czyli wychodzi 25,50
te 20 minut z długim paplaniem, a godzinę mamy 18:44. No ale ja już tutaj chwilę gadam, nie? Dobra, słuchajcie. Jak się podobało? Może komuś coś podpowiedziałem? A właśnie, bo jeszcze tutaj czasami się zdarzają, że to wyjeżdża razem z tym. O, tutaj te plastyki wszystkie zostały. Tak, wiem, powinienem to wyczyścić. Oczywiście zwyczajny będzie krzyczał, że to nie jest gruby złom. Oczywiście ma rację, jest to blacha. No ale wiadomo, co ja z tym zrobię. Jeżeli to się nie rozsypie, poleci do grubego. Takie małe tam, powiedzmy, niedomówienie, nie to żeby oszustwo, czy kłamstwo, czy coś tam, takie po prostu małe niedomówienie odnośnie sortu, jaki będę im sprzedawał. A jak się rozpadnie, wiadomo, poleci to w blachy. Dobra, moi drodzy widzowie, jeżeli się podobało, no to wiecie, jak się nie podobało, to wiecie, może macie jakąś inną nazwę na tą bombę, agregat, czy jakoś inaczej. Także śmiało komentować, nie żałować sobie. No tu wymieniłem dzisiaj tylko zawodowego zbieracza złomu i zwyczajnego 50, ale oczywiście pozdrawiam wszystkich. Bastka, Marcina, Mini Camper Maxi Life, Włóczykija, wiecie co, ja wszystkich nie pamiętam, także nie bądźcie źli, bo Kaniów Czysty jest zaje fajny, też oglądam, Flaminga, Jacob, ojejku, wy macie taką trudną nazwę, Kumple Odzysku, WD Garaż, nie, przepraszam, WD Warsztat. Wiecie co, jak zasiadam i odpalam, no to wiadro popcornu, tam się nie bawię w miseczkę, tylko od razu wiadro popcornu i no, żeby tutaj nie reklamować napojów alkoholowych. Ale ogólnie, no, powiedzmy, że drugie wiadro z napojami. No i siedzę, oglądam parę godzin, tak. Co ciekawego porabiacie, co, jak to wygląda u was, także miło, fajnie, przyjemnie się to ogląda. W 99% każdy wie, co robi, każdy wie, do czego chce się dokopać. Także naprawdę fajnie, miło. Przy okazji osoba komentująca, Fabi, dziękuję tam za wyprostowanie tego widzisz, żebym ja to teraz pamiętał. Ja to miałem zatytułowane cewka, a to był statecznik? Chyba tak. Filmik oczywiście został usunięty przez tamte prawa autorskie, czy coś tam, także... No niestety, przykro mi bardzo, ale musiałem to zrobić, żeby tam nie mieć problemów. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dużo złomu takiego, takiego i... A niech będzie, że takiego, czyli puszeczek. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć, czołem, pozdrawiam.